Zawichajski Wieczór Tradycji był ostatnim elementem wydarzeń sportowo-kulturalnych, jakie zaoferował w minioną sobotę nie tylko swoim mieszkańcom samorząd miasta i gminy Zawichost. Były konkursy na najpiękniejszy i najszybszy wianek z wartościowymi nagrodami dla zwycięzców. Zwieńczeniem sobótkowych obchodów był performance Sobótka w Wiślanej Mgle w wykonaniu Zawichajskiego Teatru Miejskiego. Sceną dla aktorów był pokład zacumowanego przy brzegu Wisły promu. Katarzyna Kądziołka podkreśliła, że oferta sportowo-rekreacyjno-kulturalna przyciągnęła liczną widownię. To w dużej mierze zasługa samych mieszkańców gminy. Wszystko dzięki wspaniałym ludziom, których mam wokół w Zawichoście, bo to wszystko, co się dzieje, to są oddolne inicjatywy. Zarówno ta impreza sportowa, na której wcześniej Państwa gościłam, jak i teraz ten wieczór świętojański z Zawichojskim Teatrem Miejskim, który został reaktywowany po kilkudziesięciu latach. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że z tej oferty korzystają zarówno mieszkańcy miasta i gminy Zawichost, jak też mieliśmy bardzo wielu gości z odległych różnych miejscowości Polski. Ostatnia część sobotniego zawichojskiego tryptyku, czyli Wieczór Tradycji, miała miejsce na Nadwiślańskim Bulwarze. Patrycja Sus-Lutyńska, dyrektor Miejscowego Ośrodka Kultury, który był organizatorem spotkania nad Wisłą, powiedziała, że Zawichost lubi tradycje i stąd liczna widownia. Zawichost lubi tradycje, my staramy się tego trzymać i też zgadzamy się z tym, że tak powinno być, więc jako Dom Kultury mocno o to dbamy, żeby ta tradycja w różnych tych wydarzeniach się przewijała. Zdaniem dyrektora Ośrodka Kultury w Zawichoście duża frekwencja to efekt dobrej oferty przygotowanej przez organizatorów i zniesienia pandemicznych obostrzeń. No mam nadzieję, że publiczność odebrała te części jako interesujące i mam nadzieję, że jako organizatorzy sprawdziliśmy się i zaproponowaliśmy coś, co ściągnęło tą publiczność. No te ostatnie kilka miesięcy to jest dla nas takie przebudzenie trochę z tego bardzo trudnego okresu i chyba ludzie też łakną po prostu tego, żeby być ze sobą razem, bo nic nie zastąpi tych relacji. O panem pierwszeństwa w konkursie o miano najpiękniejszego walczyło 13 wianków wykonanych indywidualnie i grupowo. Komisja pod przewodnictwem Barbary Sim z Zawichostu, wybierając najładniejszy wianek, brała pod uwagę jakość plecenia i pochodzenie materiału, z którego wianek był wykonany. Najładniejszy i najpiękniejszy wianek to jest dobrze spleciony, żeby nie było sztucznego, żeby nie było nic metalowego. Kwiat ma być upleciony wianek tak, jak się pleci na głowę, żeby on się nie rozleciał. Dużo kwiatów, kwiaty polne, przewaga kwiatów polnych. Nie ma tam kwiatów, jakieś róże kupywane, jakieś inne kwiaty, tylko mają być to polne kwiaty, trawa, kwiaty, zioła. Bierzemy to pod uwagę. No i jakoś wykonywanej pracy starannie, estetycznie, żeby to był wygląd. Gabarytowo chyba największy wianek w konkursie na najpiękniejszy uwiła samodzielnie Agnieszka Bartoszek z Zawichostu. Samodzielnie, według mojego pomysłu. Oczywiście. Proszę powiedzieć, jak długo trwały prace? 2 godziny. Tylko? Tylko. A to kto materiał przygotował? Dłużej trwało zbieranie materiału. I tak, zebrane tutaj z okolicznych tak, łąk? Tak, z okolicznych łąk, troszeczkę sadów i własnego ogródka. W tym roku wygrał wianek wykonany przez Joannę Młodożeńca. Jednym z uczestników konkursu na najszybciej pływający wianek była Paulina Trojanowska z Czyżowa Plebańskiego. Wianek wykonała własnoręcznie w 2 godziny. Kwiaty i inne ozdoby umieściła na specjalnej, mającej zwiększyć wyporność konstrukcji. Wiane było 2 dni temu, żeby troszkę podeschły, a kwiatki dzisiaj oczywiście, żeby były świeże. Tutaj widzę specjalna konstrukcja, która ma wyglądać, zabezpieczyć świeczkę. Zrobić i świeczkę zabezpieczyć przed utonięciem. Czyli liczy pani na wygraną? Sądzę, że jak każdy. W 11 edycji konkursu pod patronatem burmistrz Katarzyny Kądziołki na najszybszy wianek zwyciężył Mateusz Sobczyk. Burmistrz Katarzyna Kądziołka dodała, że jeszcze w tym roku na scenie w Zawichoście wystąpią gwiazdy. My się cały czas rozwijamy, także zapraszamy co roku do Zawichostu. Myślę, że za każdym razem będzie trochę inaczej. W tym roku będą bardzo dożynki obfitowały w muzykę. Będzie grupa Milano, a potem grupa Zbóje. Z rozbawionego Zawichostu Jerzy Strzyż, STV Info.